I tak się składa, tylko śmierć i podatki są pewne, tak powiedział klasyk. Było o śmierci, teraz o podatkach. Jakub Binkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Wprowadzi nas pan do tego labiryntu, który jest związany ze zmianami podatkowymi w Polsce. Jest pan do tego przygotowany? Jest pan do tego gotowy? Nie podjąłbym się tego zadania. Niestety mamy sytuację taką, że w Polskim Ładzie trudno dosyć orientują się nawet wyspecjalizowane w tym firmy i taki przedsmak tego poziomu gdzieś jakiegoś zupełnie absurdalnego skomplikowania regulacji mieliśmy możliwość zaobserwować wczoraj, kiedy nagle okazało się, że szereg nauczycieli po prostu zobaczyło niższe kilkaset złotych wynagrodzenie. Prawdopodobnie ma to związek z mechanizmem naliczania ulgi na klasę średnią, który może być widoczny dopiero w przyszłym roku w rozliczeniu rocznym, a już w tym roku od tego miesiąca, od stycznia, widoczne są zmiany w zasadach uiszczania składek na ubezpieczenia zdrowotne. Natomiast no, nie ma wątpliwości, że został wygenerowany straszny chaos i trudno jest tak jakby ubolewać nad tym, że miało się rację, ale akurat w tym przypadku no możemy trochę sobie nad tym poubolewać, bo my od początku prac nad tym projektem zwracaliśmy uwagę ministerstwu, że po prostu jedyne rezultaty, jakie osiągnie, to dramatyczne skomplikowanie systemu. Była kiedyś konstytucja dla biznesu, wszystko miało być proste i klarowne, miało nie być gąszczu, labiryntu, tylko klarowny system podatkowy, ale możemy się pocieszyć. Jest audycja w Radiu Wnet, na początku był chaos, Milo Kurtis prowadzi taką audycję, więc i tutaj też na początku jest chaos, ale może z tego wyłoni się ten Polski Ład, czyli przyzwyczajmy się do nowego sposobu rozliczania i wtedy wszystko będzie jasne i klarowne. Znaczy, no, człowiek jest istotą adaptującą się, więc zakładam, że rzeczywiście no, w ciągu kilku miesięcy gdzieś wszyscy przywykną do tego poziomu absurdu, który Polski Ład gdzieś zaimplementował do polskiego systemu podatkowego. No nie jest to absurd, którego wcześniej w systemie nie mieliśmy, tak? Natomiast on teraz przybrał jakieś gargantuiczne rozmiary. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jedynym wydaje się takim bardzo istotnym, znaczącym piętnem, który Polski Ład odcisnął na polskim systemie podatkowym, polskim systemie prawnym, a teraz też widać, że no, w codziennym życiu w zasadzie Polaków, którzy nagle orientują się, że nie mogą być pewni, jakiej wysokości pensji otrzymają w danym miesiącu, jest po prostu radykalny poziom zwiększenia skomplikowania systemu. To czujemy, ale może zejdźmy z poziomu takiego oceniającego, z poziomu meta na taki poziom szczegółów. Co się zmieni dla pracobiorcy? Co ten system zmienia? Znaczy, to jest element problemu, bo trudno jest jednoznacznie stwierdzić, co ten system zmienia z punktu widzenia pracobiorcy, bo bardzo zależy, tak? Ten system jest na tyle skomplikowany, że to jest bardzo zależne od bardzo indywidualnej, specyficznej sytuacji tego pracobiorcy. Co do zasady jest tak, że Polski Ład został skonstruowany w taki sposób, by ci, którzy zarabiają w zasadzie najmniej, oni zyskali nieco w skali miesiąca, jeśli chodzi o swoje rozliczenie podatkowe, to są z reguły korzyści rzędu kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych miesięcznie. I wynika to z tego, że co prawda rzeczywiście mamy zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej, to znaczy ta składka już nie jest podatkowo odliczalna. Natomiast mamy zwiększoną kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. Mamy też podniesiony ten drugi próg podatkowy, który akurat tych najmniej zarabiających no, niewiele interesuje, ale ta kwota wolna od podatku, no tutaj dużą część tej, mówiąc kolokwialnie, roboty robi. W związku z tym tak to wygląda co do zasady. Co do zasady osoby, które zostały odgórnie uznane za klasę średnią, to znaczy osiągające dochody w określonych widełkach, one również nie powinny być teoretycznie na tym rozwiązaniu stratne. No ale jeśli zdecydują się na zastosowanie
właśnie ulgi na klasę średniej, się z tego nie zrezygnują i się okaże się, że na przykład w skali... I to jest pytanie, co to tak? Jest ta ulga dla klasy średniej? Co to znaczy podjąć decyzję, że jestem w klasie średniej i nie jestem? I co jest definicją tej klasy średniej? Od jakich zarobków brutto zaczyna się klasa średnia? To znaczy, żeby podjęcie decyzji o tym, czy jest się członkiem klasy średniej, zależy od tego, czy jest się w stanie przewidzieć swoje dochody w skali roku i to w sposób bardzo, bardzo szczegółowy, bo ulga dla klasy średniej jest taki mechanizm, który został... Proszę mówić prosto do słuchawki. Bo to jest taki mechanizm, który został zaszyty tak naprawdę w Polskim Ładzie. Natomiast są wyrażone takim dosyć skomplikowanym wzorem, który obejmuje właśnie wprowadzenie pewnego rodzaju ulgi w rozliczeniu dla osób, które zarabiają. To jest od 5700 zł do bodajże około 10-11 tysięcy. Tak? Natomiast w praktyce, tak jak wspomniałem, jeśli okaże się, że w ciągu roku gdzieś przekroczymy ten próg, który został określony w ustawie, jeśli w danym miesiącu nie osiągniemy takiego dochodu, jaki przewidywaliśmy, istnieje takie ryzyko, że w przyszłym roku będziemy w momencie rozliczania swojego PIT-u zmuszeni do tak naprawdę zwrotu tych korzyści, które z tyłu tej ulgi uzyskaliśmy. Ale tak? to jest jaki typ ulgi, jeśli chodzi o tą klasę? Znaczy tak, ci, co zarabiają poniżej 5700 zł, to jest klasa niższa, tak? I oni... I co? I co wtedy się dzieje, jak zarabiają mniej niż 5700? To znaczy, tak jak wspomniałem, no, są rozwiązania w Polskim Ładzie, które mają charakter ogólny, dotyczą wszystkich. I ci, którzy zarabiają mniej niż ci, którym przysługuje ulga dla klasy średniej, oni wchodzą, że tak powiem, w ten regularny zupełnie system związany z niemożnością gdzieś tam podatkowego odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększoną kwotą wolną od podatku. Natomiast system został skonstruowany tak, że od pewnego poziomu zarobków teoretycznie on powinien wpłynąć na zwiększenie obciążeń podatkowych w porównaniu do tego, co było przed Polskim Ładem. Ulga dla klasy średniej została zaimplementowana teoretycznie po to, żeby tym osobom, które, tak jak wspomniałem, zostały arbitralnie uznane za przedstawicieli klasy średniej, ulżyć i żeby one tym Polskim Ładem dotknięte nie zostały. Natomiast zrobiono to za pomocą wielowątkowego wzoru, zrobiono to w bardzo skomplikowany sposób, no i rezultaty widzimy w tej chwili. Nie wiemy, bo jeszcze mamy jakoś się przyznać do tego, czy jesteśmy tą klasą średnią, czy nie. Już tak mówiąc, trochę z dystansem, może takie powinny być znaczki, jestem klasą średnią, żeby było łatwiej po prostu się identyfikować. No dobrze, zostawmy to na boku, bo jeszcze jest tak. Są tacy, którzy rozliczają się z żoną, są tacy, którzy się mają dzieci. To wszystko jest uwzględnione w tym projekcie podatkowym. Co, jak mam żonę i się z nią rozliczam? To znaczy, tutaj tak naprawdę no nie mamy jakichś tam bardzo daleko idących zmian. Z kolei istotne zmiany spotykają tych, którzy się na ulgę dla klasy średniej nie łapią, bo zarabiają troszkę za dobrze. I oni muszą się liczyć ze wzrostem obciążeń, ale to są akurat, wydaje mi się, też osoby, które są na to przygotowane od początku rozmów o Polskim Ładzie, no bo o tym już wiadomo było od jakiegoś czasu, że tutaj te obciążenia wzrosną, no i tutaj, że tak powiem, sky is the limit, gdzieś tam górnego progu tych podwyżek nie ma po prostu, im więcej ktoś zarabia, tym więcej na Polskim Ładzie straci. No i z drugiej strony mamy szereg zmian z punktu widzenia osób, które prowadzą działalność gospodarczą i tutaj ich jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. No oczywiście podstawowo dotyczy tego, że mamy analogicznie jak w przypadku osób zatrudnionych na umowach, mamy zmiany w zakresie rozliczenia podatkowego składki zdrowotnej. Nie możemy odliczyć składki zdrowotnej od podatku. Ta składka zdrowotna, jej wysokość jest uzależniona od osiąganego dochodu albo w jednym szczególnym przypadku przychodu i ona wynosi albo 4,9% dla osób, które się rozliczają na podatku liniowym, albo 9% dla osób, które się rozliczają na skali podatkowej. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z kolei, gdzie dochodu nie wykazujemy, tylko wykazujemy
przychód. Tutaj wysokość tej składki będzie zależała od wysokości rocznego przychodu, więc też musimy sobie tak jakby przewidzieć wysokość rocznego przychodu. No i to jest tak jakby kolejny element skomplikowania tego rozwiązania, które polega na tym, że wiele osób prowadzących działalność gospodarczą po prostu nie ma w tej chwili pojęcia i nie jest w stanie samodzielnie policzyć, która metoda opodatkowania jest dla niego najbardziej korzystna, bo trzeba skorzystać ku temu ze skomplikowanych wzorów i z reguły chyba pomocy biura księgowego albo doradcy podatkowego. Czyli kolejny koszt, bo to nie jest działalność charytatywna ze strony biur księgowych, więc księgowi mogą się cieszyć, że jest kolejna komplikacja w systemie podatkowym. Co innego pracodawcy, czyli tutaj, jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, będzie płacił więcej, bo podatek nie będzie odliczał podatku na zdrowie 4,9 albo 9%. A jak to jest przy okazji spółki ZOO z ograniczoną odpowiedzialnością? Tutaj w przypadku osób prawnych i podatku CIT to jest też pewna bardzo, że tak powiem, specyficzna cecha Polskiego Ładu, bo w przypadku podatku CIT, przeciwnie do tych metod rozliczeń podatków osobistych, z punktu widzenia podatku CIT tak naprawdę nie zmienia się wiele. Jedyne, co się zmienia, to to, że nagle do dyspozycji podatnicy dostali szereg nowych ulg albo szereg ulg, które zostały poszerzone. Mamy ulgi na robotyzację, na innowacje, na automatyzację, mamy rozszerzenie estońskiego CIT-u, tak mamy szereg gdzieś preferencyjnych rozwiązań zaproponowanych dla osób prawnych, dla spółek prawa handlowego, ale pamiętajmy o tym, że przede wszystkim spółki kapitałowe w Polsce są w znacznej mierze prowadzone przez biznes o charakterze międzynarodowym, to znaczy jeśli mamy obecność zagranicznego podmiotu w Polsce, to jest ponad 90% pewności, że jest to podmiot prowadzący działalność jako spółka kapitałowa, czyli właśnie objęta podatkiem CIT, więc to jest właśnie ta specyfika Polskiego Ładu, że z punktu widzenia polskiego mikro, małego, średniego biznesu, który z reguły rozlicza swoje dochody właśnie tym podatkiem od dochodów osobistych, bo prowadzi albo spółkę osobową, albo prowadzi po prostu jednoosobową działalność gospodarczą. Polski Ład jest tak naprawdę uderzeniem po kieszeni i istotnym zwiększeniem obciążeń. No, z punktu widzenia tego właśnie biznesu, który w Polsce zdecydował się ulokować, no w zasadzie Polski Ład jest workiem z prezentami, tak, bo nawet jeśli płaciło się kilka tysięcznych procenta przychodów podatku CIT, to teraz będzie można płacić jeszcze mniej, bo do dyspozycji jest szereg nowych ulg, więc no to jest oczywiście absurdalne. Miał pan możliwość, żeby spojrzeć na budżet państwa i na dochody państwa, czy się zwiększyły z tego systemu podatkowego, czy zmniejszyły? To znaczy, no, mamy gdzieś budżet, który został uchwalony przez Sejm, natomiast ocenić to będziemy w stanie dopiero na koniec roku. Tak? Ale jakie są tam założenia, bo to też jest ciekawe, czy więcej państwo zabiera, czy mniej? Teoretycznie w ramach procesu gdzieś tam regulacyjnego dotyczącego Polskiego Ładu prawodawca podkreślał, że jest to program, który będzie z punktu widzenia budżetu państwa kosztem, tak? Bo tylko, że ponownie, co to znaczy, że on będzie kosztem? To znaczy, że pewna dosyć szeroko, mówiąc kolokwialnie, rozsmarowana grupa obywateli dostanie trochę więcej, tak? W tym swoim rocznym rozliczeniu podatkowym. Natomiast ci, którzy stracą, stracą stosunkowo dużo. Czyli mamy pewną grupę, która będzie dosyć istotnie poszkodowana Polskim Ładem, bo na tym straci. I mamy, tak jak mówię, cienką warstwą rozsmarowane po dużej liczbie osób korzyści podatkowe o charakterze zupełnie marginalnym, niewielkim, tak? No bo mamy na przykład, nie wiem, szereg emerytów, którzy tym rozwiązaniem zostaną objęci i gdzieś tam na tym zyskają tych kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Mamy te osoby, które zarabiają, tak jak wspomniałem wcześniej, gdzieś najmniej, które z założenia też na Polskim Ładzie mają w tym rozliczeniu rocznym zyskać. Natomiast tak jak wspomniałem, są korzyści rozsmarowane bardzo cienką warstwą po dużej grupie społeczeństwa i z tego wynika gigantyczny koszt tej reformy i też w tym tkwi tak naprawdę brak celowości, tak? No bo nie jest to reforma, która spowoduje istotną poprawę jakości życia czy sytuacji gospodarstw domowych w Polsce, bo tak jak wspomniałem, te korzyści są minimalne. Jest to reforma, która będzie
kosztowała budżet państwa, tak jak przynajmniej przewiduje prawodawca. I po trzecie jest to reforma, która doprowadzi do istotnego zwiększenia obciążeń pewnych grup, które z reguły stymulują gdzieś wzrost gospodarczy i generują PKB, więc tak naprawdę trudno tutaj szukać jakichś pozytywów. Powiedział Tomasz Binkowski. Jakub Binkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest godzina 7:48. Słuchają Państwo Poranka w net.